Przetargi przeprowadzone, dziś przedstawiciele firm przyjechali do ścinawskiego ratusza, gdzie uroczyście podpisano umowy. Dokumentacja była wieloaspektowa, oprócz jakby samej budowy sieci kanalizacyjnej na wsiach. Obejmuje ona 14 miejscowości wiejskich. Dzisiaj zakontraktowaliśmy 6 z tych miejscowości. Obejmowała również ta dokumentacja drogi w obrębie miejscowości oraz sieć oświetlenia ulicznego. Dotychczas w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawców dla 6 pierwszych miejscowości: Zaborowa, Wielowsi, Parszowic, Sitna, Ręszowa i Dziesławia. Zakres podstawowy w tych umowach, co oznacza, że będzie w tych umowach realizowana głównie kanalizacja, ale także nawierzchnie dróg w głównych przebiegach. Mowa o drodze wojewódzkiej w Zaborowie, a także odtworzeniu dróg powiatowych w tych wszystkich miejscowościach. Firmy są już gotowe na rozpoczęcie prac. Pierwsze tygodnie to będzie od razu konkretna robota. Mamy wyznaczone swoje odcinki, od których zamierzamy rozpocząć robotę. Termin wyłonienia jest 31 grudnia 2021. Zamierzamy skończyć wcześniej. W sytuacji, kiedy gmina będzie gotowa jakby przekazać plac budowy, a chcemy zrobić to jak najszybciej, te place budowy będziemy się spotykać z wykonawcami już na początku przyszłego tygodnia i będziemy chcieli przekazywać poszczególne tereny pod już wykonywaną inwestycję. Finalnie całe zadanie, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa obejmuje 14 wsi. Gmina pozyskała na ten cel ponad 60 milionów złotych wsparcia zewnętrznego.